Siemano, witam Was w pierwszym odcinku mojej nowej serii, w której będę recenzował krakowskie osiedla. Jest dzisiaj ze mną gość specjalny. Siemano. Jestem Kucharski z grupy Ognisty Pierścień Pacyfiku. No to powiedz, Kucharski, gdzie jesteśmy i co będziemy dzisiaj robić? Znajdujemy się na osiedlu Azory. Osiedle usytuowane jest w północnej części Krakowa i pokażemy Wam dzisiaj, moim zdaniem, najciekawsze miejsca Azorów. No to... Teraz przedstawisz nam plusy i minusy tego osiedla. Wszystkie osiedla mają swoje wady i zalety. Tak samo jest w przypadku Azorów. W parkach usytuowane są to i to je dla spacerujących ludzi. Osiedle przystosowane jest do uprawiania ponad 7 dyscyplin sportowych. Między innymi piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy. Jednym z minusów tego osiedla jest to, że nocą bywa tutaj niebezpiecznie, przez dresy i patusy. Kolejnym z minusów jest to, że mieszkańcy bardzo nie dbają o czystość osiedla. Kolejnym minusem Azorów jest to, że bardzo kuleją, jeśli chodzi o infrastrukturę miejską. Jest bardzo mało miejsc parkingowych, a na ulicach często są korki. Jesteśmy już w pierwszym miejscu, o którym opowie Kucharski. Tak, znajdujemy się na żylecie parafialnego klubu sportowego Jadwiga. Jadwiga co weekend organizuje mecze wszystkich drużyn młodzieżowych. My jesteśmy już w kolejnym miejscu. Znajdujemy się na skateparku. Jest według mnie warty opisania w tym filmie, ponieważ nie jest to on zwykłym skateparkiem. Znajduje się tutaj również Pokestop dla graczy Pokémon Go. Znajdujemy się teraz w parku imienia Wyspiańskiego. Znajdują się tutaj liczne atrakcje dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców. Mamy tutaj m.in. dwa place zabaw, nowo wybudowane miejsce wypoczynkowe oraz wiele atrakcji dla małych dzieci. Przyszliśmy teraz do miejsca, w którym podobno wydarzyło się wiele ciekawych historii. Znajdujemy się obecnie na najpopularniejszym azorskim przepaku. Jest to miejsce spotkań wielu młodych osób. Może zapytamy losowego przechodnia, co sądzi o tym miejscu. Przepraszam, może pan? Może pan podejść na chwilkę? Już, już. Dzień dobry. Jak ma pan na imię? Jacek jestem. Miło mi, jestem Mateusz. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Mógłby pan powiedzieć, co sądzi pan o owym miejscu? Jest to miejsce spotkań wielu osób. No jest to legendarne miejsce, wiąże się z tym na przykład rozlana plama oleju. Więcej nie powiem, no bo nie wiem, ale jest to miejsce na pewno ciekawe. Można tutaj spokojnie spędzić czas, nigdy nie razi słońce. Jest chłodno w ciepłe dni i ciepło w zimne dni. Jak Państwo mogą zauważyć, znajduje się tutaj rozlana plama po oleju. Historia tej plamy zaczyna się w minione wakacje, kiedy to niejaki Damian M. zakupił skuter za symboliczną flaszkę. Skuter miał zostać wyremontowany i przeznaczony na tak zwany resell. Niestety, skutera nigdy nie udało się naprawić, a sam skuter musiał zostać rozebrany na części. Owa plama jest właśnie pamiątką takowego skutera. Za nami, według opinii wielu ekspertów, znajduje się najlepsza restauracja z kuchnią orientalną w Krakowie. Kucharski powiedział mi, że jest to już ostatni element naszej wyprawy, także co jest w tym miejscu takiego niezwykłego? Znajdujemy się obecnie na pętli Azory. Pętla Azory jest o tyle udogodnieniem tego osiedla, ponieważ można z niej dojechać w praktycznie każde miejsce w Krakowie, w ogóle nie przesiadając się na żaden inny autobus bądź tramwaj. O, przepraszam, panie Jacku, możemy pana jeszcze na chwilę prosić? Tak, witamy, witamy. Widzę, że jest pan na pętli. Pan gdzieś jedzie? Tak, do kombinat, ale bez przesiadki, tak się jest. Tak jak mówiłem, kombinat, druga strona Krakowa, a pan Jacek jedzie tam autobusem, bez żadnej przesiadki. To już kres naszej podróży wraz z panem Kucharskim, który zaprezentował nam, jego zdaniem, najbardziej warte uwagi miejsca na Azorach. Teraz pomyślałem, że ja powiem o swoich odczuciach, o tym, co dzisiaj zobaczyłem. I tak,
Osiedle, jak każde inne w zasadzie, dużo bloków mieszkalnych, place zabaw. Jak było też widać i o czym było mówione, duży minus, czyli brak miejsca na parkowanie. Aczkolwiek myślę, że bardziej przeważa tutaj ocena na plus ze względu na miejsca, gdzie można uprawiać sport, bo jest ich naprawdę dużo, jak wcześniej też mówiliśmy i pokazywaliśmy. Są też miejsca wypoczynkowe, które na przykład u mnie na osiedlu takie nie występują, co też jest dla mnie dużym plusem. I myślę, że te dwa elementy bardziej będą na moją ostateczną opinię przeważały tutaj na ocenę na plus. Jak powiedziałem, jest to dosyć zwyczajne osiedle, niczym za bardzo się nie wyróżniające. I myślę, że tutaj odpowiednia ocena to będzie takie 6 na 10. Ponad tą normę, czyli 5 na 10, dam 6 na 10. No, masz coś jeszcze na koniec do powiedzenia? Ja bym chciał Ci bardzo podziękować za możliwość wystąpienia w tym odcinku. Ja również dziękuję. Myślę, że moja opinia przyciągnie uwagę i spodoba się wielu osobom. No i chuj. Na koniec chcę jeszcze zaprosić na Instagrama pana Kucharskiego i naszego operatora. I jeszcze specjalne pozdrowienia dla Oli Czekaj. O. Tak, ja jeszcze bardzo bym chciał pozdrowić moich braci z Ognistego Pierścienia Pacyfiku. Pozdro. No, także widzimy się w następnych filmach. Nara. Nara.